to na dzisiaj zagrałeś ostatnie 12 minut meczu z Kolbuszową. Wygraliśmy 3-0. Udało uniknąć dzisiaj spalonych, to co w poprzednim meczu było twoją największą wadą. Jak to zrobiłeś? No cóż, moje kontrowersyjne spalone były niepotrzebne. Dostałem znanego trenera, dostałem po mordzie w apteliu. Już mogłem nie mieć spalonych. Udało mi się. Co myślisz o grze twoich pozostałych kolegów? Gra tego Kuszmena Karola była beznadziejna. To jest nieogarnięte dziecko Korbianów. W ogóle nie podawał, kiwał się. Jakby mógł, to by tą piłkę normalnie zjadł. Rozumiem. A co myślisz o naszym niepokonanym w tym spotkaniu bramkarzu? No myślę, że gra naszego bramkarza była bardzo dobra i nieograniczenie dobra. Jak spisali się napastnicy? Dopóki ty nie wszedłeś, bo wiemy, że wtedy gra się pogorszyła. Za ile? Myślę, że Shadi wykonał swoją robotę bardzo dobrze, ale Filip trochę swoją fryzurą. A Krzysiek Wolski? Krzysiek Wolski też był bardzo dobry, ponieważ pokonał paru zawodników, podał ładnie, umiał wszystko zrobić. A widzę, że argumenty masz bardzo dobre. A nasz kolega Kuba Konefał, który w tym spotkaniu dwa razy pokonywał bramkarza. On był po prostu uparty. Kiwał się, nie podawał, szmenował. Cały czas woda, cały czas piłka wpadała do wody, bo musiał wyławiać. No tak. W końcu to zawodnik pozyskany od naszego rywala z Zamiety. No niestety. Musi udowodnić swoją klasę. Niestety, ale właśnie tu jest ten ból, że on został przeniesiony do nas z Stali Rzeszów. Po prostu robi wszystko, żebyśmy tylko najsłabiej wypali. A co myślisz o własnej grze, o swoim wykonaniu? No myślę, że dzisiaj moja gra była znacznie lepsza niż w roku. Ale no nie spełniłem marzeń, nie strzeliłem bramki, ale parę asyst było. No wiem, że ty uważasz, że mecz można nazwać grę w meczu za dobrą, jeśli miałeś piłkę co najmniej dwa razy przy nodze, straciłeś, no ale przynajmniej nie byłeś na spalonych. No wiem, że strzelasz bramki zupełnie przypadkowo. W tym meczu akurat tego przypadku nie było, no i nie udało ci się strzelić, ale koledzy zrobili to za ciebie i wygraliśmy. Tak, ma pan rację. Cały czas fartem strzelam bramki. Po prostu na przykład ostatnio strzeliłem bramkę, że on kopnął w całej siły, ale zrobiło mi się od głowy. Dobrze, dzięki Przona. Na razie. Witaj.